Mariusz Pudzianowski jest załamany, sportowiec i kulturysta musiał ogłosić koniec. Fani mężczyzny nie mogą w to uwierzyć, nie spodziewali się takiej decyzji. Mariusz Pudzianowski, jeden z najbardziej znanych strongmanów, przechodzi ostatnio bardzo trudny czas i musiał podjąć ostateczną decyzję. Mężczyzna ogłosił koniec, fani są zrozpaczeni, takiej informacji z ust sportowca nikt się nie spodziewał. Mariusz Pudzianowski podjął ostateczną decyzję. Najbardziej znany polski strongman po zakończeniu kariery kulturysty zajął się walką w MMA. Fani wiernie kibicowali mu w nowym sporcie. Po dwóch porażkach z rzędu, sportowiec wygrał z Erko Junem na gali KSW 51 w Zagrzebiu. Po tym sukcesie mężczyzna rozpoczął przygotowania do kolejnej walki. Niestety, Mariusz Pudzianowski musiał podjąć decyzję o wycofaniu się z udziału w następnej gali. Mężczyzna nabawił się poważnej kontuzji, która uniemożliwia mu dalsze treningi. Przekazał swoim fanom smutne informacje. Podczas ostatnich treningów i sparingów nabawiłem się kontuzji i muszę zrezygnować z gali z numerem 53. Wyskoczyło jak wyskoczyło. MMA jest to sport kontaktowy i dlatego nie ma w nim półśrodków. Tam się trenuje na maksa, wyznał załamany Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski nabawił się poważnej kontuzji. Wielbiciele strongmana są zaskoczeni tą informacją. Nikt nie spodziewał się, że mężczyzna będzie zmuszony przerwać treningi. Kontuzja okazała się jednak na tyle poważna, że zawodnik podjął decyzję o rezygnacji z udziału w najbliższej gali KSW. Dzisiaj grzeje, 1. Nieoczekiwany obrót spraw, Jacek Kurski na wylocie z TVP. Wiadomo, kto go zastąpi. 2. Maryla Rodowicz wyszła z sali sądowej zapłakana. Co wydarzyło się w środku? Pod filmem z oświadczeniem zawodnika pojawiło się niemal 1000 komentarzy. Fani nie mogą uwierzyć w decyzję Mariusza Pudzianowskiego, jednak wspierają go w walce o powrót do zdrowia. Ja myślę, że tylko taki żart. Każdy, kto zna i wie, że Mariusz, jak jakąś kontuzję ma, to nie poddaje się i do walki wychodzi i ten kamień dalej gotuje. Tylko trzęsienie ziemi mogłoby wywalić z walki wieczoru KSW. Atlas Arena czeka na ciebie, skomentował jeden z fanów Fightera. Bardzo dobrze. Jest kontuzja, to niech odpocznie i wyleczy, a nie tak jak ostatnio, że wyszedł bez nogi i był dramat. Zdrówka Mario, dodał kolejny internauta. Najlepsze newsy dnia, źródło, Facebook. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na